Cześć, witajcie moi drodzy w nieco innym filmie niż zazwyczaj, ale chciałbym wam zaprezentować moje stanowisko, na którym obecnie tworzę dla was materiały. Dostawałem naprawdę masę pytań, czy pokażę swoje miejsce pracy, także bardzo proszę. I standardowo jak co odcinek, to i dzisiaj do wygrania będziecie mieli kostkę Good Knife Boreal Forest Minimalware, także subskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, zostaw łapkę w górę pod tym filmem, polub mój fanpage, zafollowuj mnie na Instagramie oraz napisz komentarz z godziną, o której widzisz ten film. Dodatkowo jak napiszesz w komentarzu stanowisko, to ja przypnę serduszko. Jeżeli dobijemy pod tym materiałem 1000 łapek w górę, to już niebawem ukaże się mega duży giveaway, także zapraszam. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie biurko firmy ProDesk, jest to model Simple XL w wersji z dużym czarnym blatem o wymiarach 1,60 x 67,5 cm, osadzonym na stabilnym metalowym stelażu w kolorze czarnym. Jakość wykonania biurka jest bardzo dobra, dzięki czemu będzie nam służyć latami. Dodatkowo biurko posiada hub z 3 portami USB 2.0 i 2 gniazda audio 3,5 mm do podłączenia słuchawek czy mikrofonu z przepustami. Dodatkowo wersję, którą ja posiadam, ma taśmę LED RGB o długości 120 cm umieszczoną z tyłu biurka. Zmiana kolorów oświetlenia odbywa się przy pomocy pilota, który posiada wiele funkcji zmiany kolorów oraz systemów oświetlania. Na stronie producenta możemy także wybrać inne warianty biurka, gdzie zamiast huba dostajemy kasetkę schowaną w blacie z 3 portami USB oraz 2 gniazdami sieciowymi 230V. Cena owego modelu to około 750 zł i montaż biurka zajął mi około 15 minut, gdyż trzeba było przykręcić jedynie kilka śrubek, a jakość jego wykonania jest jak najbardziej na plus. Dodatkowo po wpisaniu kodu ENZO na stronie przy zakupach dostajecie 6% zniżki, także miłych zakupów. Dwa fotele, które posiadam przy biurku, należą do mnie, jak i do osoby, która pomaga mi od niedawna w prowadzeniu kanału. Na filmie macie przedstawione 2 siedzenia gamingowe. Jeden jest to sprawdzony fotel od firmy Diablo Chairs, drugi natomiast pochodzi od firmy z nieco krótszym stażem, a mianowicie X-Tron. Zawartość pudeł wyglądała mniej więcej tak samo i charakteryzowała się wysokiej jakości bezpieczeństwem nad twoim siedzeniem. Pierwszy fotel pochodzi od firmy Diablo, a dokładnie jest to model X-Fighter wersji czarnej. To wysokiej klasy produkt, łączący efektowny wygląd, funkcjonalność oraz komfort. Modele X-Fighter zostały zaprojektowane przez profesjonalistów, a prywatnie pasjonatów gier, z wysoką jakością wykonania oraz dopracowaniem największych szczegółów. Najbardziej narażone na przeciążenia partie pleców otrzymały należyte wsparcie w postaci poduszek, nawet podczas wielogodzinnego korzystania z siedzenia. Fotel gwarantuje trwałość oraz wytrzymałość na obciążenia dzięki zabezpieczeniom na siłowniku. Kolejną zaletą jest możliwość zmiany ustawień wysokości siedzenia oraz kątów odchylenia oparcia w zależności od indywidualnych potrzeb. Mega komfortowy do siedzenia, bardzo praktyczny, co najważniejsze wytrzymały. Ja go kupiłem za 850 zł ze strony domator24.pl, a złożenie owego siedzenia zajęło mi mniej niż 30 minut i było dosyć proste. Mega fotel dla gracza, gorąco polecam zakupić. Na stronie producenta należy wybrać odpowiedni dla nas model, dodać do koszyka, zapłacić jedną z podanych metod i gotowe. Teraz wystarczy tylko czekać na swoją przesyłkę. Drugi fotel, tym razem od firmy X-Tron, jest to Draco w wersji czarnej, także bardzo wygodny w siedzeniu, wykonany z wysokiej jakości materiałów. Ta wersja posiada także poduszki, które pomagają w zachowaniu komfortu dla pleców, jak i głowy, przy długim czasie spędzonym przy komputerze. Możliwość zmiany wysokości siedzenia oraz kierunków podłokietników. Cena owego egzemplarza to kwota rzędu 550 zł, gdyż przez ostatnie dni jest jeszcze promocja, także polecam i zachęcam do zakupu. I aby złożyć zamówienie, zjeżdżamy praktycznie na sam dół strony i robimy to w podobny sposób jak z domatorem. Wybieramy model fotelu, zamawiamy i płacimy. Teraz krótka prezentacja mojego sprzętu, dzięki któremu tworzę dla was filmy na tym kanale. Popfiltr firmy Mozo, zwykły, czarny, standardowy, podwójna siatka za cenę około 40 zł. Mój mikrofon, przez który właśnie do was mówię, jest to Novox NC1 wersji Game. Bardzo dobrze wykonany, jakość dźwięku również dobra. Następnie klawiatura mechaniczna modeką Volcano w cenie około 150 zł. Tania, ale głośna. Słuchawki dokanałowe Rokat Sywa, w tym momencie dorwiecie ich za około 100 zł. Następnie myszka Mad Dog, podobna cena jak słuchawek, bo też około 100 zł. Naprawdę dobra myszka jak na swoją cenę, ale na dniach będę ją wymieniał. I mój monitor BenQ Zowie 2411 PS 144 Hz, czas reakcji to tylko 1 milisekunda i kupicie go gdzieś w cenie około 1000 zł. Naprawdę bardzo dobry monitor pod CS:GO, podkładka ProGamer duża i bardzo tania, bo kupicie ją gdzieś w granicach 50 zł. Laptop mojego współpracownika Samsung, na którym co jakiś czas montuje mi filmy. Specyfikacja to i5 trzeciej generacji, karta graficzna to AMD Radeon 7670, 4 GB RAM, dysk 1 TB, do montażu naprawdę daje radę. I myszka Logitech M90, moim zdaniem jedna z najtańszych i najlepszych myszek dla laptopa, komputera. No i przede wszystkim mój PC, a mianowicie i5 8 generacji z overclockingiem, karta graficzna to GeForce GTX 1088 GB, 16 GB RAM, dwa dyski, mniejszy SSD i większy HDD oraz płyta główna od MSI Z370 Pro, a obudowa pochodzi z firmy Fractal Design. I oczywiście dwa fotele dla nas, czyli osób prowadzących ten kanał. Koszt całego mojego stanowiska to około 10 000 złotych. Teraz przedstawię wam, czym tworzę dla was filmy. Wszystkie je montuję w Sony Vegas Pro 14, miniaturki robię w Photoshopie CS6, a dźwięk z mikrofonu nagrywam programem Audacity. Moje stanowisko nie jest pewnie tak zajebiste jak u innych youtuberów, ale wszystko w 100% się sprawdza, więc nie mogę narzekać. Dzięki za oglądanie, jeżeli wytrwałeś do tego momentu, wariacie, to wielkie serduszko dla ciebie. Trzymaj się i hej!